Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita cię Alina Kaźmierczak. Dziś o śpiących. Co to znaczy? To znaczy, że śpiących nie budzimy. Śpiących nie budzimy, to znaczy, że ci, którzy nie mają świadomości, nie są na ścieżce rozwoju, nie staramy się ich na siłę zmienić. Teraz wiele osób zaczyna się interesować rozwojem duchowym, rozwojem wewnętrznym i poznają siebie, bo pierwszy etap do rozwoju to jest świadomość. Świadomość tego, jak u mnie jest, na jakim etapie jestem. Jeżeli ktoś nie ma świadomości, no to niestety nic z tym nie zrobimy. Bo to jest tak, jak z alkoholikiem. Dopóki alkoholik, wszyscy mogą mu mówić, żeby nie pił i wszyscy mu mówią, że już jest stan chorobowy, ale dopóki on sam tego nie zrozumie, sam nie dojdzie do tego, że już się stoczył i już jest ten etap i nie przyzna sam przed sobą, że jest alkoholikiem, no to niestety my nic nie zrobimy. Zatem jeżeli chcemy pomóc jakiejś osobie i my bardzo staramy się ją uświadomić, jak jest w życiu, żeby jej pomóc oczywiście, ale jeżeli ona sama tego nie zrozumie, no to niestety nie jesteśmy w stanie jej pomóc. I tak jest z przyjaciółką, która, nie wiem, męczy się w pracy, męczy się straszliwie, każdego dnia przeżywa katusze i jakbyśmy jej doradzali, no słuchaj, zmień pracę, no to niestety do niej to nie dotrze, ponieważ ona sama musi zrozumieć, czyli musi uzyskać na początek świadomość, że ona chce coś zmienić. Jak ona sama zrozumie, no to wtedy my jej jesteśmy w stanie pomóc, bo śpiących nie budzimy. Ponieważ nasza energia, którą kierujemy i tak bardzo chcemy tym osobom pomóc, temu alkoholikowi, tej koleżance i wszystkim innym, którzy żyją jeszcze w nieświadomości, no to chociażbyśmy stawali na uszach, no niestety nasza pomoc na nic się zda. Dopiero kiedy oni sobie uświadomią, dopiero kiedy wejdą w proces rozwoju, właściwie takiego rozwoju wewnętrznego swojego i świadomości swojej, to jesteśmy w stanie im pomóc, bo oni wtedy chcą słuchać. Bo jeżeli ktoś nas nie chce słuchać, no to chociażby nie wiadomo, jakie mądrości byśmy głosili, no to niestety on nigdy nas nie posłucha. Nie budzimy śpiących, uświadamiamy i pomagamy tylko tym, którzy chcą tej pomocy i którzy chcą nas słuchać. Jeżeli chcecie mnie słuchać, to zapraszam już jutro. Miłego dnia.